Wylosowałem zestaw numer 8 i zacznę swoją odpowiedź od zadania pierwszego. Tutaj postaram się przybliżyć temat młodości jako czasu buntu. I chciałbym zacząć od tego, że młodość jest czasem zarówno poszukiwania, odkrywania, ale także właśnie buntu, który najczęściej przejawia się przeciw zastanym wartościom. To prowadzi do sporów międzypokoleniowych, ponieważ przedstawiciele młodego pokolenia nie akceptują porządku świata, który jest już ustalony przez starsze, przez swoich poprzedników, a ich niezgoda przejawia się zazwyczaj w sposób wyrazisty i dosadny. Bunt przedstawiony jest w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego. Główny bohater Cezary Baryka do momentu, gdy ojciec sprawuje nad nim pieczę, jest posłusznym i potulnym chłopcem. Sytuacja w domu Baryków zmienia się natomiast wraz z sytuacją historyczną, a myślę tutaj o wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku, która to rujnuje dotychczasowy porządek świata. Dla Polaków jest to okazja do odzyskania niepodległości i takich realnych szans i nadziei na to odzyskanie niepodległości. Natomiast dla świata jest to sytuacja krytyczna, ponieważ dotychczasowy porządek zostaje zburzony. W wyniku wybuchu Wielkiej Wojny powołanie do wojska otrzymuje ojciec Cezarego Baryki. I od tego momentu sytuacja w domu Baryków zmienia się diametralnie, ponieważ bez twardej ojcowskiej ręki chłopak korzysta z nieograniczonej wolności. Zaczyna fascynować się dodatkowo ideami rewolucji październikowej, która chce wprowadzić nowy porządek w świecie i doprowadzić do zmiany ustroju. Rewolucjoniści szybko pozyskują skłonną do buntu młodzież, a ich ideologia oparta na dążeniu do obalania starego porządku znajduje uznanie również Cezarego Baryki. Przejawem buntu bohatera jest odrzucenie dotychczasowych wartości. Cezary zaniedbuje obowiązki szkolne, nie uczęszcza na zajęcia, a dodatkowo sprowokowany przez kolegów atakuje dyrektora szkoły. Dodatkowo Cezary posuwa się nawet do poinformowania władz o ukrytym majątku jego rodziny. Przez to jego matka trafia na przymusowe roboty, w wyniku których traci życie. To wydarzenie, a także widok niewinnych ofiar rewolucji w Baku sprawiają, że Cezary zmienia swoje spojrzenie na świat i dochodzi do tego, że jego dotychczasowe działania nie były słuszne, co sprawia, że potem sprzeciwia się programowi polskich komunistów, który reprezentuje Antoni Lulek. Po przyjeździe do Polski Cezary nieco tłumi swoją naturę buntowniczą. Skupia się on na działaniach na wielu płaszczyznach, między innymi zapisuje się na studia, bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale także zdobywa pierwsze doświadczenia miłosne. Jednak ostatnia scena Przedwiośnia dowodzi, że Cezary o swojej buntowniczej naturze nie zapomniał, ponieważ nie akceptuje on w pełni żadnego z programów politycznych odradzającej się Polski. Daje temu dowód w ostatniej scenie, odłączając się od tłumu. Jest to przykład niezależności Cezarego Baryki, który udowadnia swoją historią, że bunt jest niejako wpisany w młodość i jest potrzebny do ukształtowania ludzkiej osobowości.